Moje uszanowanie. Będzie dziś felieton z najnowszego numeru Polityki. Tytuł felietonu poręczni, a po felietonie maleńki rysunek, rysuneczek. To tyle. Lecimy. Okulary. Poręczni. A dać Obajtkowi tekę premiera i prezydenta. Przecież takimi jak on Polska dziś stoi. A cóż to za przestępstwo, że komuś doraził życzliwymi i przyjaznymi słowami. Bliźnim, zwłaszcza rodzinie i przyjaciołom zawsze należy pomagać. Kierować ich na właściwe ścieżki. To wrogowie ojczyzny wygrzebali taśmy z przeszłości. Pokleili bez składu i ładu. Nie wiadomo, kto podłożył głos. Może jakiś niemiecki parodysta estradowy. Na nagraniach są pomówienia, podsłuchy, szerzenie inwektyw. Sączył w TVN24 pisowską prawdę poseł Bolesław Piecha. A rzecznik prezydenta Błażej Spycharski dośpiewał. Przecież ten wuj, wyzywany wulgarnymi słowami, to żadna bliska rodzina prezesa Orlenu, tylko dalekie kuzynostwo. W dodatku ten wuj w bardzo niemodnych spodniach chodzi, z wypchanymi kieszeniami. To już od siebie dodam, bo każdy pomysł jest dobry, żeby zejść z głównego tematu – patologii rządzących. Awansowanie podłości do normy etycznej to koncepcja Kaczyńskiego, który bez żadnego trybu uznał się co najmniej za Aleksandra Macedońskiego, nazywanego też wielkim i niezwyciężonym. Nieważne, czy premierem zostanie dalej Morawiecki, czy zastąpi go Obajtek, czy jeszcze ktoś inny. Kryteria doboru są zawsze te same. Muszą to być ludzie poręczni, jak mawia prezes PiS. Wykształcenie i możliwości intelektualne nie mają znaczenia. Krzywoprzysięstwo przed sądem też. Prawa przestrzegać musi tylko drugi sort. I zdradzieckie mordy. Ale przecież to nie są Polacy. Gdy Jarosław Kaczyński obsadzi już wszystkie stanowiska swoimi wasalami i karierowiczami z piekła rodem, będzie łatwiej bezkarnie dojść państwo. Kto mu wtedy zabroni uznać brud pod paznokciami za wzór elegancji i higieny? Przedstawiać Jacka Kurskiego jako niedościgły wzór uczciwości. Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oskarżać, że bierze udział w puczu przeciwko Polsce. Zaś Marka Suskiego hołubić na stanowisku przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Radia. Udławiłem się kartoflem, gdy ten ostatni mówił o swojej misji. Jakby pieścił słowami własne zęby. Marzy mi się, by radio było osobistym przyjacielem. Bawiło, uczyło, wspierało i informowało. By pozwalało obcować z wysoką kulturą. Tak, Była Trójka jest tu najlepszym przykładem. Dno ma już dawno nad sobą. Im mniej wiesz, tym mocniej śpisz, mówi stare rosyjskie przysłowie. Potraktuję je jako rządowy program edukacji. Trzeba przecież wystrugać zastępy zaczadzonych i głuchych, którzy nie wiedzą, co to marzenie. Wiedzą tylko, co to rozkaz. Jak dr Patryk Jaki. Właśnie on w Radiu Maryja ogłosił, że Polska nie powinna brać udziału w wyścigu na nowoczesność, ale powinna bronić chrześcijaństwa. Chyba nie zrozumiał tego, co powiedział. Chrześcijaństwo to zaś niedziały zamtus wykluczający rozwój? Ale takiego zdania jest wielki edukator. Wielki edukator, minister Czarnek, przeczesuje teraz narodowym zgrzebłem podręczniki do historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie. Łupież głupoty, zbierając skrzętnie jego eksperci. A są to. Były łódzki kurator oświaty, który LGBT
uznaje za wirusa groźniejszego niż koronawirus. Bo LGBT dehumanizuje społeczeństwo. Katolicki fundamentalista Artur Górecki z Ordo Iuris oraz profesor Aleksander Głogowski. Ten ostatni przejdzie do historii za opluwanie więźniów politycznych z czasów PRL. O Władysławie Frasyniuku naskrobał. Cytuję. Facet chwali się, że siedział za komuny. Podobało mu się w pierdlu, czy co? Pewnie pod prysznicem. Koniec cytatu. Oto prawdziwy profesor nauk humanistycznych. Piszący rzeźniczym nożem. Wszyscy wyżej wspomniani szczycą się, że są kołem zamachowym historii. A skończą tym kołem łamani. To mówiłem ja, zaszczepiony wczoraj pierwszą dawką. I jeszcze rysunek. Do zobaczenia.